matki pokazywały mnie dzieciom, jak przechodziłem. Palcem na pana, że urodził się pan? Że się urodziłem. No to za mną od razu było Hitler, 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 Hitler. Ja mówię, tu się urodziłem i tutaj dlatego przyjechałem na zaproszenie. Niech pan nie żartuje. No nie żartuję. Przez długi czas nie znał swojej tożsamości. No nie znałem. W sobotę 20 lipca w południe zapraszamy Was do opactwa Cystersów w Lubiążu, gdzie odsłonimy wehikuł czasu History Hiking. To specjalna kapsuła czasu, w której na 100 lat zamkniemy współczesne książki i przedmioty, które najlepiej charakteryzują nasze pokolenie. We współpracy z naukowcami jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przygotowaliśmy długowieczny czasomierz, który będzie odmierzał czas do otwarcia kapsuły. Niezwykły zegar nie potrzebuje ani baterii, ani nakręcania, a za mniej więcej 100 lat odsłoni klucz, który umożliwi otwarcie naszego depozytu. Na wydarzeniu poznacie ekipę History Hiking, a także autorów świetnych książek historycznych: Agnieszkę Dobkiewicz, Joannę Lamparską, Tomasza Bąka, Norberta Konarzewskiego i Jacka Łokaja. To dzięki Waszemu wsparciu stać nas na realizację nowych filmów, które publikujemy co tydzień, a także na dotarcie i nagranie wspomnień świadków historii, takich jak na przykład pan Janusz, który urodził się w niemieckim obozie koncentracyjnym, pani Natalia, która przeżyła rzeź wołyńską, 106-letni kapitan Tadeusz, który walczył za niepodległą Polskę, pani Niusia, którą uratował Oskar Schindler i wielu, wielu innych. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy nagrywać i rozpowszechniać tych materiałów. Każdy nasz mecenas, który kiedykolwiek nas wsparł na odpowiednim progu lub wesprze, może napisać list do przyszłych pokoleń, który również umieścimy w kapsule czasu. Żeby wesprzeć naszą pracę i żeby napisać wiadomość do przyszłych pokoleń, skorzystajcie z linków w opisie pod filmem. Godzina 12, sobota 20 lipca. Opactwo Cystersów w Lubiążu. Koniecznie przyjeżdżajcie. Witajcie w kolejnym kontrwywiadzie. Przyjechaliśmy do Skalbmierza, żeby spotkać się z człowiekiem, którego historia jest nietuzinkowa. Pan Janusz Rakowicz. Człowiek, który urodził się w obozie koncentracyjnym, w obozie Ravensbrück. Panie Januszu, powiem wprost, gdyby urodził się pan kilka miesięcy wcześniej, nie rozmawialibyśmy dzisiaj. To byśmy nie żyli. Jak wyglądały początki? Pana mama trafiła 27 maja 1944 roku z Tykocina do aresztu i później do obozu koncentracyjnego. Zacznijmy to pomalutku. Mhm. Zaczęło się wszystko od tego, że Polacy na trasie Białystok-Warszawa zrobili zasadzkę na niemiecki... Na Erycha Kocha. Na Erycha Kocha, tak miało być, ale w ogóle nie jechał. Mhm. I chyba zabili dwóch czy ilu tam Niemców. I chyba po trzech dniach czy po ilu rano obrobili wszystkie ulice, pozamykali i chodzili po domach i wyciągali ludzi. I jedną z tych osób była pana mama? Jedną z tych osób była moja mama. I osoby, które były już wyciągane z tych domów, były prowadzone przed kościół, tam jest taki plac. Plac Czarneckiego. Plac Czarneckiego. I one tam wszystkie pomalutku, pomalutku były usadzane. Jakoś tam niektórym się udało uciec, niektórzy tam przy okazji, znaczy może nie przy okazji, tylko zostali ranieni czy tam zastrzeleni, jak się udało. A resztę wszystko było skupione na placu. Było wszystko w kółeczku ładnie obstawione. I tam minęło trochę czasu i dopiero później, już pod wieczór, zaczęli ich wywozić do Białegostoku. Z tym, że taki był tam dość ciekawy przypadek. No i kobieta miała dziecko na rękach. I krzyżyk przed sobą. Zobaczcie, że Niemcy rozstąpili się, wyszła ta kobieta z dzieckiem na zewnątrz i poszła normalnie. I nic jej nie ruszyli. Co się działo dalej z pana mamą? Ona trafiła najpierw do aresztu i stamtąd do Ravensbrück? W Białymstoku z aresztu do Ravensbrück, bo to pociągamy, tam jest chyba jakaś tam, nie wiem, miejscowość,
przez którą te tory kolejowe chodzą i na nich pociągi, to wszystko było w tych wagonach i do obozu wyciągane. I tam od razu segregacja, przebiórka, bo te ciuchy, które tam mieli, to zostały im zabrane. I później, po tym wszystkim i w obozie, po rozdzieleniu ich na, tak jakby na grupy, dopiero wtedy ich porozdzielali, które mają iść do Ravensbrück, które mają iść do Gross Rosen, bo Ravensbrück był tylko kobiecym, jedynym na terenie Rzeszy. I po rozdzielaniu wszystkich zostali oni przewiezieni do tych obozów. W obozach koncentracyjnych niemieckich kobiety nie mogły być w ciąży, a urodzone dzieci były, mówiąc wprost, mordowane. Jak to się stało, że pan przeżył? Może, że przeżyłem obóz, to sprzyjało temu ten fakt, że to już była końcówka obozu. Końcówka już prawie że wojny. I ten rygor tak jakby został poluzowany. Już tam te matki, tak jak ja, mogły, bo już dostawały paczki ze Szwecji, mogły już się pożywić i miały już troszeczkę lepszego życia. Styczeń 45 rok to czas, kiedy Niemcy już przymierzają się do ewakuacji. Tak, już. Ten obóz nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował tak, wcześniej. Tak, już nie było ale tego. Co się działo po wyzwoleniu? Bo to nie jest tak, że pana mama z panem już malutkim wróciła do Tykocina. Później to wyszło w ten sposób, że jakiś hrabia czy jakiś magnat finansowy szwedzki doszedł do porozumienia z Niemcami. Z Himmlerem, zdaje się, z Himmlerem. I oni otworzyli granice i zaczęły te matki z dziećmi wywozić do Szwecji. To były tak zwane białe autobusy. Bo część tych kobiet, bo to różnej narodowości były, to część wcześniej były już oddane tam gdzieś, jak był Francuz, no to do Francji pojechali, czy do Szwajcarii. I w ten sposób, a tutaj oni później na te matki z dziećmi to resztówkę wyciągnęli z tego obozu. I tymi białymi autobusami wywieźli przez Danię do Szwecji. Dania zaopiekowała się tymi matkami z dziećmi i po doprowadzeniu tych matek z dziećmi już do takiego dobrego stanu, że mogły normalnie funkcjonować, dopiero przerzucili ich do Szwecji, do Malmo. I w Malmo siedzieli. I ze Szwecji pana mama wróciła już z panem do Tykocina? Tak. Z tym, że tam te panie pielęgniarki chciały koniecznie, żeby mama została. Dlaczego? No, tam w Szwecji. A zrobiły się po prostu. Jakby to powiedzieć. Wpadłem im do gustu, tak jakby. Pod gust. I dlatego tak się stało. Czy z tymi pielęgniarkami, które się panu opiekowały, no, to miał pan kontakt? Nie. Już nie miałem później. Mama była tam później, bo zrobili wycieczkę. Nie wiem, kto to organizował, czy to Zbowit, czy ktoś. I tam część tych więźniarek pojechało do Szwecji. Urodził się pan w styczniu 1945 roku w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Pana mama była w komandzie Grunberg, ale pan przez lata nie wiedział, gdzie pan się urodził. Jak pan do tego doszedł? Jak pan to odkrył? Skończyłem 18 lat już. I przez 18 lat nie wiedział pan, gdzie kompletne pan się urodził? Zero. Nie wiedziałem, gdzie byłem, co, jak byłem i
i co w ogóle ze mną było. I dopiero wtedy, jak już złapałem tę osiemnastkę, to mama musiała mi wyrobić legitymację. Już był zbowit, taka powstała taka formacja, nieformacja. I po wstąpieniu do tego zbowidu, a byłem już technikum w Białymstoku. I zaczęło się wszystko normować. Już dowiedziałem się, że urodziłem się w obozie. I już dowiedziałem, w jaki sposób tam byłem i gdzie byłem. A dowiedział się pan tego od swojej mamy, czy ona nie chciała o tym mówić? O tym nie mówiła w ogóle. Ale nie już mówiła o obozie w ogóle? Nie. To ona dopiero wtedy, już jak to osiemnastkę złapałem, już miałem 18 lat, dopiero wtedy mama wyrobiła mi dokumenty, że się urodziłem w obozie. A jakie były pana pierwsze emocje po tym, kiedy dowiedział się pan, że urodził się pan w obozie koncentracyjnym? Tak naprawdę od samego początku mi tak jakby to w ogóle nie ruszało. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Był obóz, urodził się i wszystko. W którym roku pierwszy raz pojechał pan do Ravensbrück? Jak papież zmarł, 2005. Zajechałem tam, pytają się, z kim przyjechałem. Ja mówię, tu się urodziłem i tutaj dlatego przyjechałem na zaproszenie. Niech pan nie żartuje. No nie żartuję. I później od słowa do słowa przyszła pani dyrektor muzeum i dopiero mówi, powitać pana, że się pan u nas zjawił. Jakie uczucia towarzyszyły panu, gdy pierwszy raz był pan w Ravensbrück? Pierwszy raz, jak zajechałem, już po spotkaniu się z panią dyrektor, jak żeśmy porozmawiali, to dla mnie mieszane uczucia były. No bo to tak, trudno się umiejscowić siebie gdzieś tam, w którymś miejscu, żeby to było dobrze. No, poza tym to jeszcze tam była taka pani, która robiła pracę dyplomową na temat obozów. No i z tej racji musiałem z nią chodzić i opowiadać te dzieje. Wszystkie. Dlaczego dopiero w 2005 roku pojechał pan do Ravensbrück? Nie miał pan możliwości wcześniej? Bo dopiero wtedy ten obóz zaczął żyć. Zaczęli robić spotkania. Już zaczęli otwierać. A poza tym, jak zawiązało się ten Związek Inwalidów Wojennych, to i powstało to tak jakby koło Ravensbrück. I robili wycieczki, zaczęli robić. I wtedy zostałem zaproszony. Ale wtedy, a po tym zaproszeniu, tak jak mówiłem, to dopiero wtedy oni mnie spotkali. Bo ja nie wiedziałem, jakim cudem. A oni znów nie wiedzieli, co się ze mną stało, gdzie ja w papierach wszystko figurowałem, a mnie w ogóle nigdzie nie ma. Bo tam mama była pod panińskim nazwiskiem, a tu już jest tam Czelatko, a tu Rakowicz. Czyli pan przez długi czas nie znał swojej tożsamości? No nie znałem. Dopiero po, jak byłem, już gdzieś po dwóch, bo prawie po dwóch latach mama dopiero przyjechała, bo nikogo nie było, tylko była sama babcia. A że była szlachcianko, to uciekała do siebie do domu, bo było pole, było wszystko. W ten sposób. A co się działo z pana ojcem?
No pana ojciec nie był wywieziony do... Nie był wywieziony, ale mama była, jak była w ciąży, już była w ciąży, to zostawił ich też. Rozumiem. Tak jak ta pani, co była z Powstania Warszawskiego. Też mąż ją zostawił i... A miał pan może w młodości takie nieprzyjemne sytuacje, że, nie wiem, rówieśnicy panu dokuczali, kiedy wyszła na jaw? Miał pan takie sytuacje? Miałem. Może pan o tym powiedzieć? Pierwszy pobyt już w tym Tykocinie to w pewnym sensie trochę dla mnie był za ciężki. Bo matki pokazywały mnie dzieciom, jak przechodziłem. Pokazywały palcem na pana, że urodził się pan? Że się urodziłem. No to za mną od razu było Hitler, 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 Hitler. Naprawdę? Tak. I tam z płaczem przyszedłem do domu i dopiero mama poszła i to wszystko to zostało doprowadzone do porządku. No bo dla nich przyjechał z Niemiec, no to Hitler. Co za osoba tu się zjawiła. A nie wiedzieli, że pochodziłem z Tykocina. No tak, bo przecież urodził się pan w Ravensbrück, przyjechał jako... Jako obcy człowiek. Jako obcy człowiek i dzieci pana wytykały palcami na ulicy. I wytykały palcami na ulicy. W szkole miał pan z tego tytułu problemy w Tykocinie? To znaczy... To bieganie za mną było. Ale w szkole jeszcze nie wiedzieli. Dopiero jak powiedziałem mamie, to dopiero wtedy mama poszła i załatwiła tę sprawę. Czy myśli pan, że mama przez lata chciała po prostu ukryć tą prawdę o tym, gdzie się pan urodził? Że ona, że był w tym, jest w tym jakieś drugie dno? Że ona, nie wiem, może nie chciała pana skazywać na świadomość, że urodził się pan w tak strasznym miejscu? Chyba raczej nie chciała w ogóle mówić. Poza tym może nie tyle mówić, ile nie chciała w ogóle wspominać tego. Czyli ten obóz najpewniej zostawił na niej takie piętno, że nie chciała przeszłością do niego wracać? Nie chciała. Tam, tak jak powiedziałem, tam nikt nie chciał wracać. Wraca to ktoś do wspomnień nieprzyjemnych. Może być też tak, że pana mama po prostu chciała przed tymi szykanami i przed wyzwiskami i rówieśników pana uchronić. Stąd może trzymała to w tajemnicy. A mogło też tak być. Czy dowiedział się pan, co przeszła pana mama w obozie? Później już wiedziałem. Może pan o tym powiedzieć? W obozie mama robiła w fabryce amunicji w komandzie pracy. Grünberg. I tam robili przy łuskach. Zdaje się, że ta amunicja była, te łuski były duże. Bo później mówiła, że strasznie była zmęczona. I rygor tam był gorszy jak w Ravensbrück. A ja skąd ja wiedziałem, że tam rygor był gorszy? Dopiero pani dyrektor mówi, że tam rygor był strasznie ciężki. Może dlatego, że tam same kobiety były. One miały ten charakter ciężki, gorszy. I raz było tak, bo już słabła. To taka auziera chodziła z psem po hali. No i tam, który słabiej robił z tych kobiet, to biła. A mamie się przytrafiło to, że musiała wtedy albo skulić się, albo coś, bo dostała... Aha, ta auziera chodziła w rękawiczkach. W rękawiczce jeszcze był płytka z ołowiu. I jak dostała w twarz, to jej prawie zęby wyleciały. A później już miała dobrze, bo już później, jak zaczęło ten rygor słabnąć, zaczęło wszystko już rozpraszać się, to już było lepiej. Ale najgorzej wspomina nadzorczynie, które po prostu kobiety biły podczas pracy. A kobiety
mało tych kobiet, już jak wieźli pociągi z tego Grünbergu do Ravensbrück, to mało tych auzjerek nie podusiły te kobiety. Dobrze, że tam któreś wstrzymały to, bo by chyba ich zamęczyły. Bo były normalnie wściekłe za to wszystko. A poza tym tak jakby natura kobiet w tym układzie była jeszcze ciężejsza. Bo teraz widać nawet po dziewuchach. Czyli pana mama krótki czas była w Ravensbrück i z Ravensbrück do komanda grupy? Króciutko. Króciutko. Czyli doczekała wyzwolenia tak naprawdę w Grünberg? Tak. Mhm. I stamtąd z Grünberg, już jak zaczęły się ruchy, już zaczęło wszystko słabnąć, to pociągami do Grünbergu. I tam już znów taka jakby segregacja i ci, co do Szwecji, to już do Szwecji poszli, a tam inne kobiety to... Czy pana mama, kiedy była już w zaawansowanej ciąży, trafia do obozu, czy ona mówiła o tym, że próbowała w jakiś sposób to kamuflować, żeby jednak się nie wychylać przy tych nadzorczyniach, przy tych SS-manach, żeby nie epatować swoją ciążą, no bo mogli ją za to zabić? Czy tutaj, coś panu wiadomo na ten temat? Tutaj powiem panu prawdę, że nikła moja wiadomość, ale z tego, co wynika, to raczej już to wszystko było wystraszone. Już wolało trzymać blisko siebie wszystko, żeby już szybciej wyjechać i szybciej opuścić. Niemcy już wiedzieli, że już koniec nadchodzi. Tak. Czy ktoś z pana rodziny zginął w obozie koncentracyjnym? Mamy brat, Grossrosen. On także trafił podczas wywózki z Tykocina do Grossrosen. Co robił w Grossrosen? Trafił do komanda kamieniarzy? Tam był w tych kamieniołomach. Sztandu. Ale jak zginął, bo na przykład na wieczór jeszcze jak był apel, to jeszcze byli wszyscy, rano już nie był na stanie. A czy pana mama mówiła o swoim bracie, opowiadała coś o nim, jakim był człowiekiem? Czy jak, może jakoś sobie tłumaczyła, może nie mogła pogodzić się z jego śmiercią, może go wspominała, może próbowała na własną rękę dowiedzieć się, co stało się z nim w Grossrosen? Nie było możliwości. Widocznie było krematorium. Mhm. Pan już wspomniał, że pana mama nie mówiła, ale czy może pan sam zadawał pytania swojej mamie, jak to jest urodzić dziecko w obozie. Może pan ją wypytywał? Może sama z siebie nie mówiła, ale pan był ciekawski. I ciekawości nie było, powiem prawdę. Bo nie pozwoliła sobie na to. Bo po prostu od tego uciekała. Mamy koleżanka, bo było tam tak, widzisz. Mamy koleżanka z grupą więźniarek, była goniona, przeganiana do innego obozu. Tak jakby. I na wieczór, czy już noc, do stodoły i szybko, szybko, szybko do góry. Rano znów, szybko, szybko, szybko na dół. I ona biedna spadła z drabiny i złamała sobie kręgosłup. Do 60. któregoś roku wróciła, bo chyba tam z pół roku jeszcze była w kraju na takiej rehabilitacji i cały czas leżała w łóżku. Ale miała dobrych dwóch synów, bo się nią opiekowali. Także swoje przeżyła jeszcze więcej na dokładkę, jak to wszystko. Myśli pan, że pana mama miała obozową traumę? Tak. Miała? Miała. Zresztą w tych układach to nie można było nie mieć. Czy ona w jakiś widoczny sposób się objawiała? Czy pan widział, że czasami te wspomnienia do niej wracają? Może jakieś... Była nerwowa. Nerwowa? Nerwowa była. Była spokojna, ale
ale nerwowa. Dopiero później, tak jakby w pół żywota, można by rzec, to dopiero wtedy zaczęło jej się uspokajać. Ona grała w takich, bo to kiedyś była moda na te teatrzyki takie. Były robione i normalne przedstawienia. No i w nich grała. I dopiero wtedy się tak jakby ocknęła. Z internetowych informacji wyczytałem, że pan, odwiedzając Ravensbrück, pan kilkukrotnie był w Ravensbrück, pan stojąc przy krematorium powiedział, że mógł pan tam trafić. Czy pana mama mówiła takie rzeczy w domu, że... Nie, to było dla mnie, tabu. Ona w ogóle nie chciała obejrzeć? W ogóle oni nie chcieli na ten temat mówić. Ja byłem później już jakoś pod koniec, było takie spotkanie z... z ludźmi, którzy przyjechali na rocznicę wyzwolenia Ravensbrück. I był taki jeden też Żyd. Chudy był. Ale w ogóle sam powiedział, że oni nie chcą w ogóle na ten temat nic mówić. Bo to czy to dla nich w dalszym ciągu jeszcze była ta siła, która gniotła ich w dół? Czy w ogóle się sami zamknęli przy sobie? Wziął pan ze sobą na nasze spotkanie książkę, w której no, jest lista więźniarek Ravensbrück, ale jest także jedno zdjęcie, na którym możemy zobaczyć pana. Malutkiego pana, trzymanego przez pana mamę na rękach. Nie mamę. Nie mamy? To był kto? Pielęgniarki. Pielęgniarki w Szwecji, tak? Tak. I one się też panem opiekowały po tym wszystkim? Tak. One cały czas już urzędowały ze mną. A w jakim stanie była pana mama w Szwecji po obozie? Była już, można powiedzieć, że wyleczona. Już czuła się normalnym człowiekiem. Tutaj jest to zdjęcie, tak? Tutaj tak. Mógł pan pokazać... Tutaj jest mama. Tu. Ze mną. Aha, czyli tu jest pana mama? Czy ma tak. Pan... Tu. Zdjęcie wykonane w lipcu 45 roku w Szwecji. I wziął pan ze sobą jeszcze zdjęcia, o właśnie, to są te zdjęcia, gdzie opiekują się panem pielęgniarki. I tutaj, i na wszystkich ja. Czy dowiedział się pan na przestrzeni lat, bo nawet na tym zdjęciu tutaj w Szwecji no, jest kilka matek. Ile takich dzieci jak pan urodziło się w Ravensbrück? Czy my dzisiaj wiemy, ile to jest dzieci, a czy na przykład ma pan z niektórymi kontakt? To znaczy tutaj z tym trochę było kontaktu, z tym, co został księdzem? Bo on poszedł na księdza. Czyli miał pan kontakt z jednym z dzieckiem urodzonym w obozie? I z tak? tym się spotkałem, jak pojechałem pierwszy raz do Ravensbrück. Wtedy odprawił tam nam mszę, żeśmy porozmawiali i on wtedy jeszcze, wtedy był z mamą. I tutaj, dopiero tu się dowiedziałem, że mama się z nią znała. Mhm. Tu. Czyli pana mama znała się z matką księdza, który w Ravensbrück odprawiał mszę, urodził się tak jak pan w Ravensbrück i spotkaliście się i rozmawialiście. Tak. A czy na tym spotkaniu były jeszcze inni ludzie, którzy urodzili się w obozie? Nie, tam już nie było żadnych. Czyli tylko pan i tylko trafiło się, w zasadzie tylko tak jakby dwóch żeśmy kursowali na dobrą sprawę. O czym rozmawialiście ze sobą? Czy opowiadał coś więcej ten człowiek? Przedstawił się. Powiedział, to jest moja mama. No i normalnie żeśmy się przywitali, rozmowa delikatna. I dopiero później, już jak była ta cała uroczystość, to już
żeśmy oficjalnie już byliśmy tak jakby widoczni dla wszystkich, o, w ten sposób. Dzisiaj mieszka pan w Skalbmierzu. Jak to się stało, że z Tykocina znalazł się pan tutaj? Poszedłem na studia do Warszawy. Bo jak nie chciałem iść na księdza, to mama do mnie mówi, to chodź już idź do szkoły uczyć. A dla mnie to było akurat na rękę, bo lubiłem to. I dlatego znalazłem się tu. Bo skończyłem w Warszawie, przyjechał, a tu dopiero się szkoła zawodowa zaczęła zawiązywać. Już była, ale jeszcze dyrektor szukał fachowców i przyjechał do Warszawy i nas ściągnął tu. Czy opowiada pan tutaj ludziom o swojej historii? Nie wiem, opowiada pan młodym ludziom o tych... Oni tylko widzieli książkę tą, Ravensbrück. A teraz to od czasu do czasu, tak jak w Tykocinie, tam na, jak były spotkanie ze mną i na jakiejś uroczystości, no to też był taki wywiad, było przywitanie się z dziećmi, bo to w szkole podstawowej było wtedy. I przy tej okazji to jeszcze od razu był ksiądz Ogrodnik. Tam jest taki, nie wiem, mówiła pani Marzena, czy nie? Mówiła. Mówiła, bo on wszędzie jeździł z nami. A dziś jak pan ma wpisane w dokumentach? Gdzie się pan urodził? W Grunbergu. W Grunbergu. No. Tylko zawsze jest napisane Ravensbrück, Kommando Grünberg. Tak jak w Oświęcimiu. Brzezinka i to. A w dowodzie osobistym? Tak samo. Tak samo? No. A dzisiaj jak ludzie reagują, kiedy opowiada pan o tym, że urodził się w takim miejscu? Po czasie ludziom się zrobiło obojętne. Ja tu... Tu jest Kazimierza, takie powiatowe miasto. Jak byłem na spotkaniu z młodzieżą, to dopiero młodzież była zaskoczona. To w ogóle ludzie, młodzi wierzą w tą historię, że można urodzić się? Dla nich to zrobiło się obojętne teraz. To jednostki tylko. Ja tam jak biorę leki w Kazimierzy, bo tam... to aptekarka była zaskoczona, że ludzie w ogóle się tym nie interesują. Że dla nich to jest obce. To tak to wszystko wygląda. I dlatego cały czas tu się jeździło do tego obozu na te spotkania, żeby to wyciągnąć do góry. Przy okazji, już jak byłem ostatni raz, to tam żeśmy pojechali, ja mówię, pojadę owszem takiej pani z Warszawy, bo ona się tym wszystkim opiekuje. Mówię, pojadę, ale musicie mi zawieźć do Grünbergu. No i zawiozła. Zawieźli nas do tego Grünbergu. I na tym Grünbergu zostało, nie, no niech będzie taki, jak tutaj wszystko jest, kostka, to tam tylko zostało taki kawał trawy wystrzyżony. Dwa słupy z drutem kolczastym i tyle. Pamiątki. Panie Januszu, bardzo dziękuję za rozmowę w imieniu swoim. Mateusza, Łukasza, zespołu History Hiking, ale także wielu naszych widzów, którzy pewnie będą życzyć panu dużo zdrowia w licznych komentarzach i my do tych życzeń także się dołączamy. Bardzo dziękujemy za ja to, że nas pan przywitał. Dziękuję za tą trudną i wzruszającą rozmowę i życzę dużo, dużo zdrowia. A my, drodzy widzowie, widzimy się
w kolejnym kontrwywiadzie i oczywiście w czwartki o 20 w naszych historycznych wyprawach. Do zobaczenia i dziękujemy za obecność. W sobotę 20 lipca w południe zapraszamy Was do opactwa Cystersów w Lubiążu, gdzie odsłonimy wehikuł czasu History Hiking. To specjalna kapsuła czasu, w której na 100 lat zamkniemy współczesne książki i przedmioty, które najlepiej charakteryzują nasze pokolenie. We współpracy z naukowcami jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przygotowaliśmy długowieczny czasomierz, który będzie odmierzał czas do otwarcia kapsuły. Niezwykły zegar nie potrzebuje ani baterii, ani nakręcania, a za mniej więcej 100 lat odsłoni klucz, który umożliwi otwarcie naszego depozytu. Na wydarzeniu poznacie ekipę History Hiking, a także autorów świetnych książek historycznych: Agnieszkę Dobkiewicz, Joannę Lamparską, Tomasza Bąka, Norberta Konarzewskiego i Jacka Łokaja. To dzięki Waszemu wsparciu stać nas na realizację nowych filmów, które publikujemy co tydzień, a także na dotarcie i nagranie wspomnień świadków historii, takich jak na przykład pan Janusz, który urodził się w niemieckim obozie koncentracyjnym, pani Natalia, która przeżyła rzeź wołyńską, 106-letni kapitan Tadeusz, który walczył za niepodległą Polskę, pani Niusia, którą uratował Oskar Schindler i wielu, wielu innych. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy nagrywać i rozpowszechniać tych materiałów. Każdy nasz mecenas, który kiedykolwiek nas wsparł na odpowiednim progu lub wesprze, może napisać list do przyszłych pokoleń, który również umieścimy w kapsule czasu. Żeby wesprzeć naszą pracę i żeby napisać wiadomość do przyszłych pokoleń, skorzystajcie z linków w opisie pod filmem. Godzina 12, sobota 20 lipca. Opactwo Cystersów w Lubiążu. Koniecznie przyjeżdżajcie.